Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek i Tworzę Twory. Dzisiaj będzie trochę odrębny styl całego podcastu, ale zaraz o tym Wam opowiem. Ale naszym tematem będzie koncepcja behawiorystyczna naszkicowana przez Skinnera. A teraz powiem Wam co nieco o tym zamieszaniu, które może dzisiaj zachowywać się na podcaście. Więc wszystko jest nagrywane live, bez jakiegokolwiek podejścia i przygotowywania wcześniej. Więc przepraszam Was z góry za te błędy. Odcinek będzie wyjątkowo długi. A ja w sumie zapraszam Was już do odsłuchu. Tak więc koncepcja behawiorystyczna naszkicowana przez Skinnera jest niezwykle prosta i klarowna. Według niej zachowanie człowieka, jego osiągnięcia w uczeniu się i pracy twórczej, czy jego kontakty interpersonalne i działalność organizacyjna są zależne od wyposażenia genetycznego oraz od środowiska fizycznego i społecznego. Środowisko to, a więc instytucje kulturalne, partie polityczne, system szkolny, a sytuacja w rodzinie czy środki masowego przekazu sterują ludzkim działaniem. Zgodnie z tym w prostych układach instytucjonalnych zachowanie człowieka jest nieskomplikowane. Przeciwne, bo w bardzo złożonych organizacjach ludzie wykorzystują skomplikowane sekwencje reakcji. Struktura zachowania jest w dużym stopniu kopią struktury środowiska. Robotnik wytwarzający narzędzia metodą warstwową zupełnie inaczej reagował niż robotnik pracujący przy automatycznej taśmie. Praca warsztatowa, która jest mniej zmechanizowana, pozwalała na regularne tempo operacji i rozwijała samodzielność oraz kontakty osobiste między kolegami. Natomiast praca przy taśmie radykalnie upraszcza ludzkie reakcje. Człowiek zaczyna funkcjonować jak automat. Behawiorystyczni uczeni w nowy sposób spojrzeli na całe środowisko. Według nich jest ono konfiguracją czy mozaiką bodźców. Bodźce te sterują reakcjami człowieka. Inaczej możemy to określić tak. Jeżeli bodźce to S, a reakcja człowieka to R, mówiąc ogólnie, zachowanie stanowi R. Stanowi funkcję układu zewnętrznych bodźców. S, SN, S2. W tym ujęciu jednostka jest całkowicie kontrolowana przez zewnętrzne zdarzenia. Głównym zadaniem psychologa jest więc badanie relacji istniejących między S i R. W tym portrecie brakło miejsca na analizę stanów wewnętrznych, cech osobowości oraz postaw. Zdaniem Skinnera bowiem czynniki te nie regulują zachowania. To tak zwane świadome kierowanie swoim losem. Jest to wszystko zbiorową iluzją. Nie mogę powstrzymać się od stwierdzenia, że psychologia S i R, tak konsekwentnie budowana przez behawiorystów, przypomina znaną w cybernetyce i ekonomii analizy typu wejście-wyjście. Koncepcja SR radykalnie różni się od potocznego wyobrażenia o człowieku autonomicznym. Szuka ono przyczyn zachowania nie tyle w osobowości, co w zewnętrznym środowisku. Przyjmijmy, że uczeń pewnej szkoły jest bardzo agresywny. Niszczy sprzęt, atakuje kolegów i generalnie jest arogancki w stosunku do nauczycieli. Wielu specjalistów będzie wiązać takie zachowanie z czynnikami wewnętrznymi. Psychoanalitycy mogą powiedzieć, że uczeń nie kontroluje swojego echo, albo że jest impulsywny, bo posiada pewne nieświadome kompleksy. Przeciwnie, behawioryści będą szukać przyczyn takiego zachowania w oddziaływaniu środowiska. Dokładniejsze poznanie sytuacji ucznia pokazało, że jego rodzice nagradzali agresywne zachowanie w szkole, a jednocześnie karali wszelkie objawy agresji w domu. W wyniku takiego treningu uczeń w kontaktach z rodzicami był opanowany i spokojny. Unikał wszelkich zachowań agresywnych. Zatem historia wychowania dziecka w rodzinie całkowicie tłumaczy jego aspołeczne zachowanie się w szkole. Współcześni behawioryści nie ograniczają się do stwierdzenia, że środowisko steruje człowiekiem, ale zwracają uwagę na to, że jego działanie wypływa z kolei na zmianę środowiska. Zachowanie ludzkie jest sprawcze, ponieważ kształtuje otoczenie jednostki. Skinner określił to tak. Człowiek może być kierowany przez środowisko, ale należy pamiętać, że środowisko jest prawie całkowicie ukształtowane przez niego. Środowisko fizyczne w większości ludzi jest w wysokim stopniu man-made, czyli wytworem człowieka.
Ulice, po których chodzimy, ściany, które nas chronią, ubrania, które nosimy, wiele rodzajów produktów żywnościowych czy narzędzia, którymi się posługujemy. Mogą być to też środki komunikacji, którymi jeździmy, oraz większość środków przekazu, których słuchamy albo oglądamy. Wszystko jest wytworem ludźmi. Środowisko społeczne jest oczywiście całkowicie stworzone przez nas. Jego produktem jest język, którym się posługujemy, nawyki, które są przez nas postrzegane oraz wzory zachowań w instytucjach etycznych, religijnych, czy też administracyjnych bądź ekonomicznych. Są to instytucje, które nami sterują. Zatem między środowiskiem a zachowaniem istnieje sprzężenie zwrotne. Instytucje i sytuacje społeczne wywołują na nas zachowanie, ale nie możemy zapominać, że on jest w pewnym sensie organizatorem. Pamiętajcie, bodźce oraz reakcje człowieka. Wszystko to jest mowa Skinnera. Zachowanie człowieka jest sprawcze. Warto jednak podkreślić, że oddziaływanie otoczenia na zachowanie ma charakter bardziej fundamentalny niż wpływ zachowania sprawczego na otoczenie. Ile środowisko jest układem aktywnym, o tyle jednostka jest układem reaktywnym, czyli odpowiadającym na bodźce znajdujące się w jej otoczeniu. Zatem uczeni ci stworzyli koncepcję człowieka zewnątrzsterownego, kontrolowanego przez zewnętrzny świat. Najbardziej oryginalną i kontrowersyjną tezą Skinnera i jego kolegów nie jest to, że środowisko społeczne steruje zachowaniem, lecz to, że stan wewnętrzny człowieka, a więc jego świadomość, procesy myślenia czy cechy charakteru, są, albo też podstawy, nie wpływają na ludzkie reakcje. Behawioryści nie negują istnienia życia wewnętrznego. Zwracają jedynie uwagę, że nie reguluje ono działanie człowieka, podobnie jak kolor samochodu, który nie jest jego cechą, nie wpływa na kierowanie pojazdem. Skinner powiedział tak. Obiekcje w stosunku do stanów wewnętrznych polegają nie na tym, iż je negujemy, że one istnieją, lecz na tym, że badanie ich jest potrzebne w analizie. Nie można wyjaśnić zachowania jakiegokolwiek systemu, znajdując się całkowicie wewnątrz niego. Musimy raczej analizować siły działające na ten system z zewnątrz. Wypowiedź ta w klarowny sposób przedstawia poglądy behawiorystów. Stany wewnętrzne są prywatną sprawą jednostki, bowiem są one produktem dodatkowym działania, produktem, którego badanie nie wzbogaca naszej wiedzy o mechanizmach i zachowaniach. U wielu ludzi dzikie zwierzęta, np. węże, wywołują reakcję lękową i dlatego uciekają oni przed nimi. Reakcji ucieczki może towarzyszyć stan lękowy czy uczucie lęku, ale zgodnie z poglądami behawiorystów to nie uczucie lęku wywołuje ucieczkę, ale bodziec zewnętrzny, który w tym przypadku jest widokiem zwierzęcia. Podobnie jeżeli ludzie są agresywni, popełniają oni przestępstwa. Narkotyzują się czy unikają szkoły, to nie dlatego, że opanowało ich uczucie pustki i beznadziejności, iż mają charakter psychopatyczny czy neurotyczny, lecz dlatego, że ludzie żyją w warunkach, których wyeliminowano nagrody, w których system szkolny jest przestarzały i w których stosunki osobiste zostały zastąpione przez biurokrację. Uogólniając, to nie jest świadomość pustki czy beznadziejności wpływa na dewiacje zachowania, ale źle zorganizowane środowisko społeczne i fizyczne. Poglądy negujące rolę stanów wewnętrznych w regulacji zachowania są całkowicie niezgodne z mądrością obiegową, ale i z osobistym doświadczeniem. Wywołują one często nieufność, opór, a są nawet czasem przedmiotem ironii, ale twierdzą behawioryści, że każdą nową ideę, która jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, spotyka taki los. Czyż teoria Kopernika nie była przedmiotem ataku? Chociaż w tym miejscu nie będę oceniał tych poglądów. Są one przedmiotem krytyki w końcowych rozdziałach książki. Nie mogę jednak powstrzymać się od komentarza, że zignorowanie roli czynników wewnętrznych w regulacji zachowania jest najsłabszym ogniwem tej koncepcji. Przyjmując dość dogmatycznie takie stanowisko, staje się ono mechanicznie, że nie potrafi wyjaśnić psychicznych mechanizmów zachowania. W kolejnym dziale próbowałem przedstawić pewien zarys portretu stworzonego przez współczesnych behawiorystów. Naszkicowali oni wizerunek człowieka zewnątrz sterowanego, którego zachowanie jest zaprogramowane przez aktywne środowisko.
Stanowi on rezultat uczenia się społecznego, repertuar reakcji człowieka, czyli jego indywidualne ja, zostało ukształtowane w przeszłości. Dzięki oddziaływaniu rodziny, szkoły czy zakładu pracy, jeśli ludzie różnią się między sobą, jeśli jedni osiągają wielkie sukcesy zawodowe, a inni ponoszą klęski osobiste, to dlaczego? To dlatego, że ich biografie były różne, że była inna struktura bodźców, która na nich oddziaływała. Behawioryści odrzucili koncepcję człowieka aktywnego i samodzielnego, człowieka kierowanego przez wewnętrzne motywy i dążenia. Takie radykalne spojrzenie na jednostkę prowadzi do wielu konsekwencji. Jedna z nich jest szczególnie ważna. Skoro zachowanie człowieka zależy od środowiska społecznego, to dzięki odpowiednim metodom manipulacji można dowolnie modyfikować reakcje ludzkie. Jeżeli chcemy ukształtować człowieka doskonałego, który posiadałby nawyki organizacyjne i techniczne oraz umiałby współpracować z partnerami, najpierw musimy stworzyć doskonałe środowisko. Możliwości się uczenia człowieka są olbrzymie. Te optymistyczne poglądy wpłynęły na rozwój behawiorystycznej inżynierii. Ale behawioryści stworzyli coś więcej niż kontrowersyjny portret człowieka. Sformułowali oni ponadto nowy paradygmat naukowy. Zgodnie z nim psychologia, podobnie jak fizyka, powinna być nauką całkowicie obiektywną, która bada relacje między zjawiskami obserwowalnymi. Ponieważ jedynie bodźce zewnętrzne i reakcje są obserwowalne i mierzalne, tylko one mogą być przedmiotem analizy. Zajmowanie się stanami wewnętrznymi, które nie są dostępne obserwatorowi, prowadzi do pseudonaukowych teorii. Jedynie dzięki takiemu paradygmatowi psychologia, zdaniem Skinnera, może wejść do klubu nauk rozwiniętych. Może stać się hard science, czyli tak jak fizyka i biologia. I tym samym chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję. Opowiadałem wam o behawiorystycznym podejściu Skinnera w całej psychologii. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a tym samym zapraszam was do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. I życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, robaczki. Pa, pa.